Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Jak uczynić ten rok wyjątkowym? Wśród licznych SMS-ów, które dostawałem z okazji Nowego Roku, jeden z nich brzmiał tak. Wszystkim, którzy składali mi w tamtym roku życzenia, chcę napisać, że się nie spełniły, więc w tym roku zamiast życzeń przyślijcie mi piwo, kiełbasę i bony z Biedronki. Ciekawe, nie? No i teraz pytanie, czy... No, rozśmieszyło mnie to, tak? Może pójdźmy w tą stronę. Zabawne, fajne, przeczytałem wielu ludziom. Jednak, jak to właśnie bywa, żarty żartami, ale w słowach ukryte jest rozwiązanie. Ja rozumiem, że ktoś to przysłał żartobliwie i absolutnie niech ta osoba, jeżeli słucha tej audycji, się tutaj nie przejmuje, nie popełnia samobójstwa czy czegoś podobnego. Bardziej chodzi mi tutaj o coś innego. W słowach jest rozwiązanie. W słowach jest rozwiązanie. Czyli tutaj sednem tego przesłania jest: życzenia się nie spełniły. Oczywiście, że się nie spełniły. Nigdy życzenia się nie spełnią, bo życzenia to jest to, że ktoś jest ci życzliwy. A zmienia się, no właśnie. Zmienia się. Jest taka świetna historia, na pewno przynajmniej raz ją opowiadałem w ciągu ostatniego roku, ale mamy nowy rok, więc na nowy sposób opowiadamy te same historie. Nie, oczywiście historia jest na tyle świetna, że warto ją odświeżać co jakiś czas. Jest to historia o pewnym mędrcu, który żył i wiedział bardzo dużo, miał też takie zdolności, że wiedział, znał odpowiedź na każde pytanie, jakie mu ludzie zadawali. Nie chodziło o to, że na niektóre odpowiadał, nie wiem. Więc dwóch młodzieńców w czasie cośrodowego spotkania, kiedy wszyscy z całej wioski przychodzili, zadawali mu różne życiowe pytania i on odpowiadał. Otóż dwóch młodzieńców przyszło i wymyśliło taki podstęp. Jeden z nich trzymał w ręku ptaka, a drugi z nich miał mu zadać pytanie, co trzymamy w ręku? Domyślali się, że mędrzec odpowie i zadadzą pytanie, czy ptak jest martwy, czy żywy. Podstęp polegał na tym, że gdyby miał powiedzieć, że ptak jest żywy, to oni wtedy mieli mu kręcić łeb, a gdyby mieli powiedzieć, że ptak jest martwy, gdyby on powiedział, to oni pokazaliby żywego ptaka. Więc zadali mu pytanie, mędrcu, co tutaj trzymamy z tyłu w ręce, tak? No i mędrzec mówi, no ptaka. Mówi, dobrze, a czy ptak jest żywy, czy martwy? Mędrzec się uśmiechnął, popatrzył na nich przyjaźnie i powiedział, jego los jest w waszych rękach. Jego los jest w waszych rękach. Co to oznacza? Twoje życie jest w twoich rękach. Czy życzenia się spełnią, czy nie? To zależy od ciebie. Ludzie są ci życzliwi, dlatego życzą ci różne rzeczy. Niektórzy życzą z przyzwyczajenia. Natomiast czy te życzenia się spełnią, zależy od ciebie, ponieważ twój los jest tylko i wyłącznie w twoich rękach. Oczywiście wszystkim miłośnikom ptaków chcę powiedzieć, że ptaszek z tej historii przeżył i nic mu się nie stało. Dzięki oczywiście mędrcowi. W Ewangelii Marka jest taki bardzo ciekawy fragment, drugi rozdział. Ewangelii Marka zaczyna się opowieści o tym, że Jezus był w Kafarnaum, w swoim domu i ludzie postanowili do niego się dostać razem ze swoim przyjacielem, którego nieśli na noszach, ponieważ on był sparaliżowany. Ten człowiek był sparaliżowany i co wtedy się stało? Nie mogli się dostać, był tłum. Przed drzwiami w Kafarną był tłum i ludzie nie mogli się dostać ze swoim przyjacielem, którego nieśli na noszach, więc rozebrali dach i przez dach opuścili na dół tego swojego sparaliżowanego przyjaciela. Jezus odpuścił mu grzechy, a później jest powiedziane tak. 10 wiersz Jezus mówi, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. I wstał, zaraz wziął swoje łoże, wyszedł wobec wszystkich, tak iż wszyscy się zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdy nic podobnego nie widzieliśmy. Jezus powiedział temu człowiekowi, weź odpowiedzialność za swoje życie. To łoże, na którym cię noszono przez lata, teraz ty weź za nie odpowiedzialność, ty zacznij je nosić. I to jest jedna z najważniejszych, podstawowa zasada życiowa. Ty jesteś odpowiedzialny, tylko ty i jedynie ty za twoje życie i za rezultaty, które są w twoim życiu. To jest takie ciekawe zdanie, które mnie zainspirowało teraz, kiedy o tym mówię, że nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.
Ja widziałem kilka razy w życiu, tak, w 96 roku z Dominikany, taki nieżyjący już ojciec Emiliano Tardi, był w Gorzowie, był w Łodzi, modlił się za chorych. Widziałem człowieka, który wstał z wózka inwalidzkiego, miał na tyle upośledzone nogi, że on nigdy nie chodził. Nawet mięśnie nie były rozwinięte i na oczach naszych te mięśnie zaczęły rosnąć, ten człowiek zaczął chodzić. I co było ciekawe, ten człowiek, jak wielu ludzi, był około 20 roku życia, wtedy był uzależniony od alkoholu. Wielu ludzi sparaliżowanych niestety poszło w ten nauk, nie radząc sobie ze swoim problemem. I ojciec Emilian Tardy powiedział mi tak, Bóg sprawił, że mięśnie ci nabrały masy, ale ty musisz chodzić, ćwiczyć, żeby móc w pełni sprawnie się poruszać. I ten człowiek miał wybór. Jednak ten człowiek wybrał, że wrócił do swojego nałogu. Nie chciał ćwiczyć. A on powiedział, że lepiej mu się podobał taki styl życia, kiedy wszyscy chodzili wokół niego, niż kiedy on musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Tak, wiem, może się wydawać niewiarygodne to, że odzyskał zdrowie, albo to, że chciał wrócić do nałogu, a nie chciał normalnie funkcjonować. Tak, wiem, może ci się to tak wydawać, bo wydawać nam się mogą różne rzeczy, mi też się różne rzeczy wydawały, dopóki pewnych rzeczy nie przeżyłem i nie doświadczyłem i są różni ludzie. I kiedyś sobie myślałem, nie w takiej sytuacji każdy by skorzystał. No, czy rzeczywiście. Pracowałem dużo z ludźmi uzależnionymi i widzę, że niekoniecznie. Pracuję dużo z ludźmi i sam jestem człowiekiem, więc widzę, że niekoniecznie korzystamy. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu. Wziąć odpowiedzialność za własne życie. Są ludzie, którzy kiedy się nawracają, mówią sobie, o Bóg wszystko za mnie zrobi. No nie, nie zrobi wszystkiego. Pomoże ci na pewno. Dużą pomocą będzie, że zmieni ci sposób myślenia, że da ci wolność od twoich nałogów i sprawi, że ty będziesz samodzielnie podejmować decyzje i będziesz miał siłę do ich podejmowania, jednak nie zrobi wszystkiego. No i niestety taki jest tutaj jakby problem z ludźmi czasami, który polega na tym, opodam przykład. Kilka lat temu, kiedy sami spodziewaliśmy się dziecka, mamy różnych znajomych, którzy mieli dzieci i szczególnie jedni nasi znajomi, no naprawdę fascynowali nas, ponieważ kiedy ktoś ma dziecko, no to chce się z nim umówić, on mówi, no nie wiem, czy dzieci będą spały, czy nie, a ci bez problemu, tak, wieczorem przyjdźcie, 20:30, 21:00, tak, dzieci będą już spały i tak dalej. I tak wiecie, trójkę dzieci w ten sposób wychowali i w końcu, ja mówię, magia albo coś, ale skądś to wiedzą, że te dzieci ich będą akurat spały. Więc postanowiliśmy zobaczyć, dlaczego oni wiedzą, a inni nie wiedzą tego. I co zrobiliśmy? Zapytaliśmy ich o to i oni mówią, że przeczytaj taką książkę, jeszcze wtedy ona była tylko w wersji angielskiej, język niemowląt. Przeczytali tę książkę i powiedzieli, potem jest język dwulatka, ale to już na późniejsze dzieci, ale ten język niemowląt pomógł im zrozumieć, jaki jest naturalny rytm dziecka, jak dopasować się, jak pomóc dziecku funkcjonować w sposób naturalny, gdzie jest naturalny rytm dziecka, do tego się dopasujemy i działamy. My widząc efekty w ich życiu, zaczęliśmy tak samo działać, widzieliśmy tą książkę, przeczytaliśmy o różnych typach dzieci, jak to rozpoznać, jak współpracować z każdym typem, no i później opowiadaliśmy to różnym znajomym. No ale oni nie za bardzo chcieli tego słuchać. Co więcej, moja żona to wielu znajomym dała, tą książkę czytałam, oni nawet nie czytali, czy pożyczała, czy zachęcała. I wiecie, ludzie nie za bardzo i mówili sobie, nie, bo to wasze dzieci akurat takie, nasze są różne, dzieci są różne, mówimy, tak, o tym jest w książce, możesz przeczytać. Nie chcieli. Ale co jakiś czas się tak zdarza, że pewni ludzie, nawet ostatnio, tak, dostała znajomy SMS-a z napisem, dzięki za tą książkę, wiesz, nie ceniłam jej sobie, ale teraz, kiedy mam dziecko i straszne problemy z tym, żeby w ogóle znaleźć chociaż chwilę czasu dla siebie, zacząłem czytać tą książkę i kiedy zacząłem wprowadzać te zmiany, nagle się okazało, że można funkcjonować normalniej. Widzisz, i to jest właśnie niesamowite. Możesz funkcjonować normalniej. Możesz. To zależy tylko od ciebie. Te osoby nie skorzystały z tej książki. Z jakichś powodów uznały, że wiedzą lepiej, z różnych, nie wiem. Często jest to też polega na tym, kiedy ktoś się umawia ze mną na coaching i chce, ostatnio miałem z kilkoma firmami też na indywidualne coachingi, ja mówię, jakich oczekujesz rezultatów? Rozmawiamy o rezultatach i ktoś mówi, czy jedno szkolenie to zmieni? Ja mówię, że nie, absolutnie nie. Szkolenie może być inspiracją do zmiany, może przekazać potrzebną wiedzę, może na jakiś czas dać kopa motywacyjnego, natomiast proces zmienia. Proces. Więc szkolenie robimy jako wstęp, a potem prowadzę cię w procesie. Proces powoduje zmianę. I to wielu ludzi nie rozumie, nie chce zrozumieć, że jest pewien proces i jeżeli nie poddasz się temu procesowi, to ten rok nie będzie wyjątkowy w tym roku. A jeżeli poddasz się, to naprawdę wiele fascynujących rzeczy może stać się dla ciebie w tym roku. Powiem tak, co stało się dla mnie w poprzednim roku,
Po pierwsze, jedna z fantastycznych rzeczy, która mi się udała, mi się, śmieszny ten komentarz był z misiem, bardzo mi się podobał, któryś z audycji poprzednich. Po pierwsze, zwiększyłem swoje zarobki. To nie stało się przypadkowo, że zacząłem więcej zarabiać. To jest efekt pracy, której włożyłem, wiedzy, którą zdobyłem i którą ciągle jeszcze zdobywam. Kolejna rzecz, udaje mi się ciągle balansować życie, tak? Czasami wyjeżdżam, ostatnio w grudniu byłem w takim dłuższym wyjeździe, prawie 5 dni, ktoś mówi, no ale co 5 dni poza domem i co dalej? Ja mówię, no przyjeżdżam i 5 dni będę miał głównie dla rodziny. Teraz nagrywam tą już drugą audycję w Koszalinie, nagrywałem też dzisiaj audycję, która we wtorek się ukaże z moim bratem o jednym z ciekawych projektów, ale o tym zaraz. Więc kiedy przyjeżdżam, to 5 dni jestem głównie dla rodziny, udaje mi się ten złapać balans i ten balans jest ważny, tak? To jest coś, co wypracowałem i tutaj wdzięczam Covey'owi lata temu, dzięki jego książce Najpierw rzeczy najważniejsze, ale jeżeli zaczynasz książki Covey'a, to 7 nawyków skutecznego działania jako pierwsze. Kolejna rzecz, zacząłem regularnie ćwiczyć w tym roku, oczywiście miałem pewną przerwę dłuższą, ale po tej przerwie, ponieważ wiedziałem, jak wróciłem znowu do ćwiczeń, tak, to ta strona, co polecałem, 100 pompek, jest fajna i polecam, ponieważ wiedziałem, jak to zrobić, więc wróciłem do regularnych ćwiczeń. Czas na tworzenie nowych rzeczy, tak? Niedługo ukaże się w ciągu półtorej miesiąca. Moja książka Przemawiaj z pasją. Do tej książki możesz się też dołączyć. Więcej o tym we wtorkowej audycji i w mojej pewnie następnej audycji będę mówił. Natomiast napisałem książkę kolejną. I poznałem nowych, fantastycznych ludzi, niektórzy z nich, mam nadzieję, że na stałe weszli do mojego życia. Więc przynajmniej te kilka rzeczy zrobiłem w tamtym roku i wiem, że ja je zrobiłem. Przynajmniej dwa duże projekty, o których dowiesz się o obydwu, myślę, że do czerwca na pewno, a pewnie i szybciej, które robię w tym roku i które są, właściwie kończę i będą na finiszu. I wiesz, wiele rzeczy zrobiłem. Dużo wyjazdów, pisanie książek, pisanie różnych artykułów, coachingi, czas dla rodziny, czas na rozwój osobisty, czas na czytanie, czas na ćwiczenia. To wszystko możesz zrobić, masz tyle samo czasu co ja, czyli 24 godziny i od ciebie zależy, tylko od ciebie zależy, jak ten czas wykorzystasz i co z tym czasem się stanie. Więc zachęcam cię do tego, żebyś dobrze skorzystał z czasu, który masz, ponieważ... Zmiana to proces, więc są pewne stopnie rozwoju. Tak? Ktoś tam na Facebooku krążyła taka fajna kartka z takim ludzikiem, który przekonywał 8 stopni, tak? Na pierwszym było mówienie, nie zrobię tego. Drugi był, to jest taki etap, kiedy mówisz sobie, nie, ja tego nie umiem, ja się na tym nie znam, ja nie zarobię więcej, ja jestem taki, ja jestem siaki, ja jestem gruby, ja jestem brzydki, ja jestem i tak dalej. Drugi etap to jest etap, który mówisz, no nie umiem, to znaczy już się zmienia, tak? Twoja wola się zmieniła i mówisz, no tak, ja bym chciał, bardzo bym chciał, oczywiście, żebym chciał, tylko jak ja mam to zrobić, niech mi ktoś pomoże, nie umiem. Trzecia rzecz, mówisz, chcę to zrobić, czyli nie umiem, ale chcę się dowiedzieć, jak to zrobić, tak? To już jest ten trzeci etap, nie poddaję się, tylko mówisz, dobra, chcę. Czwarty etap jest, mówisz, dobra, już chcę, ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Niech ktoś mi powie. Piąty etap, już się dowiedziałeś jak, więc mówisz, dobra, spróbuję. Spróbowałeś raz. Jakiś rezultat miałeś. Jakaś informacja zwrotna przyszła. Szósty jest, mogę. To najczęściej po tym, jak nam się uda, mówimy, wow, jednak ja to mogę. Super, świetnie, będę to robić. Siódme, kiedy już kilka razy ci się udało, mówisz, tak, zrobię to. I etap ósmy jest fantastyczny, mówisz, tak, udało się, zrobiłem to, amen, aleluja, czy cokolwiek tam mówisz, jak ci się udało. Więc... To jest takich 8 etapów. To jest proces. Możesz ten proces przejść sam, a możesz ktoś ci pomóc przejść przez ten proces, tak? Jedną z niesamowitych rzeczy, która może się wydarzyć i która się wydarza, to jest to, kiedy mogę dzięki procesowi coachingowemu widzieć zmiany w życiu ludzi, którzy się temu procesowi poddają i dla mnie no to jest po prostu rewelacja, wielkie źródło satysfakcji, oprócz oczywiście finansowych. Coraz bardziej się w tym doskonale, robię kolejne uprawnienia, żeby móc skuteczniej pomagać ludziom, robię kolejne programy, które mogą ci pomóc skuteczniej i naprawdę jest to świetne, polecam, ja jestem zachwycony, ponieważ przez ostatni rok jeden z takich procesów wprowadziłem w swoje życie, life coaching, czy taki, jak będzie się to mówi, nazywał program, który niedługo uruchomię, życie pełne życia. Dzięki temu te kilka rzeczy, które zrobiłem w tym roku, który minął,
to właśnie były dzięki temu, że ten program przetestowałem na sobie, testuję go z jeszcze większym zapałem, z jeszcze większymi umiejętnościami w tym roku i zachęcam Cię do tego, żebyś skorzystał. To oczywiście reklamuję siebie jak najbardziej. Uważam, że jeżeli masz coś wartościowego, warto o tym mówić innym, bo niektórym to się przyda. Więc jak cokolwiek zmienić, tak? Są takie cztery etapy. Pierwszy, musisz ocenić sytuację. Tak? To większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że naprawdę trzeba, i to jest bardzo ważne i warte, żeby to robić, ocenić realnie sytuację. Jak wygląda moja sytuacja? Na czym ona polega? Co mnie doprowadziło do tej sytuacji? Jaki sposób myślenia? Druga rzecz, kiedy już określiłem jasno sytuację, to jest, diagnoza jest ważna. Muszę jasno określić sobie cel. Nieraz mi się tak zdarzało, że kiedy człowiek przychodził i mówi, mam taki cel na coaching. Ja mówię, dobra, określmy twoją sytuację. Określamy jego sytuację i człowiek w rozmowie mówi, ej, wiesz co? Teraz jak z tobą rozmawiam, to wydaje mi się, że co innego w ogóle jest moim problemem. Nie znaczy, że dodaję problemów. To znaczy, że pokazuję, właściwie jestem tylko lustrem, który odbija jego słowa i dzięki temu człowiek sam widzi, wow, to jest mój prawdziwy problem. I za ten problem się bierze. Więc po ocenie sytuacji, po pierwszym punkcie jest drugi punkt, jest to cel do osiągnięcia, tak? Bierz jakiś cel, stawiasz go sobie przed oczami, mówisz, to jest mój cel do osiągnięcia. Powiedziałem, stawiasz go sobie przed oczami. Tak, to jest ważne. Ważne, żeby on był przed twoimi mentalnymi oczami, tak, żebyś często o nim myślał, modlił się, jeżeli się modlisz, wyobrażał go sobie, żebyś, nie wiem, miał zdjęcie tego, żebyś o tym czytał, rozmyślał, żeby to było ciągle przed tobą, żeby to był jak kompas, który tobą kieruje. Trzecia rzecz, tak, czyli te wszystkie medytacje, wizualizacje, to jest inspiracja, to jest coś, co przypomina ci o celu, to jest coś, co wzbudza tobie emocje, siłę. Trzecie to jest plan działania, tak? Potrzebujesz zrobić plan działania musi być weryfikowalny i plan działania może się zmieniać, jednak potrzebujesz działać, ponieważ to działanie wprowadza zmiany, tak? Działanie wprowadza zmiany. I czwarta rzecz to jest świętowanie postępów. Jakikolwiek postęp był, jeżeli postępem było to, że spróbowałeś, albo postępem jest to, że nic nie zrobiłeś, ale żałujesz tego, jak w tym dowcipie, który mówiłem tydzień temu, powtarzam, bo to nowy rok, nowy krok, jak kobieta załamana siedzi na łóżku mówi, dzisiaj znów nie biegałam. To jest piąty rok z rzędu. Więc świętujesz swoje postępy. I oczywiście możesz to zrobić sam, tak, to nie jest trudne. Możesz sobie zrobić jakąś grupę wsparcia, jacyś tam ludzie, kiedy robiłem biznesową grupę wsparcia skype'ową, bardzo fajną zresztą, stworzyli coś takiego samego sami sobie, żeby nie płacić mi i też to fajnie działa, super, świetnie, więc pomysły są do kopiowania, ale może potrzebujesz pomocy, tak, bo to jest, czasami jeszcze są innego rodzaju problemy, na przykład duchowe problemy, tak, nie chcę wchodzić w to, natomiast duchowe problemy są równie prawdziwe jak każde inne i czasami to, że ktoś nie może dokonać zmiany, polega po prostu na jakichś duchowych problemach, które no, są trochę głębsze i wymagają innych trochę umiejętności. Więc to jest ważne, tak? I jeżeli dokonujesz takiego procesu zmiany, to jedna z ważniejszych rzeczy jest to, że twoje działanie wynika z tego, kim jesteś. Wielu ludzi chce wprowadzać zmiany, ale na zewnątrz, a nie zmiany wewnątrz w sobie. To jest dla mnie niesamowite, kiedy obserwuję ludzi, których podziwiam i co jakiś czas mam okazję z nimi korzystać z ich wiedzy, ze spotkań, z rozmowy. Widzę, że czasami na zewnątrz, kiedy na nich patrzę, czy ich słucham, to wydaje się, że podobne rzeczy mówią inni ludzie. Czasami tu akcenty są troszkę inne, ale to są właśnie te niuanse, które czynią prawdziwą różnicę. Ponieważ kiedy spotykam się z tymi ludźmi i rozmawiam z nimi, tak ostatnio z jednym z ludzi, którego bardzo cenię, i on zaczął mi tłumaczyć coś głębiej, co się kryje za tymi pozornie niewielkimi różnicami, to powiedziałem sobie, wow, to jest po prostu inny świat, w który ja na szczęście dzięki niemu mogę wejść i to jest świat, w którym rzeczy działają po prostu inaczej i ja dopiero teraz zaczynam to rozumieć, widzieć i mogę tym się cieszyć, więc to naprawdę jest niesamowita rzecz, niesamowita, kiedy możesz zobaczyć, że tak naprawdę źródło zmian jest w tobie, w twoim sposobie myślenia, w podejściu do rzeczy, w robieniu różnych rzeczy. To po prostu są takie zmiany. To, co chciałbym jeszcze powiedzieć na zakończenie, polecę coś bardzo naprawdę fajnego i fantastycznego. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w tym roku na swojej liście newsletterowej oprócz informacji o rzeczach, które robię, będę reklamował przynajmniej jedną do czterech książek w miesiącu.
Tak, więc jeżeli chcesz się dopisać na mojej listy newsletterowej, to polecam stronę www.koach.pl. Kiedy słuchasz tą audycję, jestem już pewnie po szkoleniu w Gdańsku, ponieważ jutro na to wyjeżdżam, sobota i w niedzielę jestem tam. Natomiast w następnym tygodniu będę w Płocku, zupełnie darmowe szkolenie, emocje w twój wróg czy przyjaciel. Później będę w Będzinie, bardzo tanie szkolenie osobowości. I ostatnia niedziela będę w Asbiro w Warszawie, ostatnia niedziela stycznia oczywiście. Więc zapraszam cię bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz skorzystać z coachingu i chcesz ten rok zacząć wyjątkowo i chcesz coś zmienić, to zapraszam cię. Jeżeli to ma być coaching całoroczny, to jest jakaś ograniczona liczba osób, którą mogę przyjąć. Oczywiście mam jeszcze sporo miejsca wolnego na tej liście, tak, mam kilka zajętych, ale mam sporo wolnego, natomiast jeżeli chcesz zacząć, no to oczywiście cię zapraszam. A teraz chcę ci coś powiedzieć, coś polecić. Jest genialna książka Paula Ardena, Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie. No i kilka takich myśli z tej książki, bo naprawdę jest genialna, uczy kreatywności, a to jest to, czego często bardzo potrzebujemy. Mówi tak. Ta książka opowiada o korzyściach z podejmowania złych decyzji. Wyjaśnia, dlaczego najlepszą gwarancją w życiu jest ryzyko, a nie rozwaga jest lepsza niż rozsądek. To książka o odwadze, aby wejść do gry. W ten sposób się nie myśli, w ten sposób się wygrywa. Na dobry początek kilka złych decyzji. Tak? Genialna książka i kilka rzeczy pod kątem czegoś takiego, co mówiliśmy dzisiaj. Sięgaj gwiazd. Jeżeli to jest poziom twoich ambicji, spróbuj mierzyć wyżej. Tak, to jest jedna z rzeczy, którą nauczyłem się ostatnio. Jeżeli chcesz mieć coś, musisz mieć cel o wiele, wiele większy. Pewnie tego o wiele większego nie zrealizujesz, ale o wiele łatwiej w tej perspektywie będzie ci sięgnąć po coś innego, ponieważ tamto będzie ci się wydawało mniejsze. Chcesz zarabiać 15 tysięcy? Daj sobie cel 25. Wtedy 15 będzie wydawało się mniejsze. Oczywiście z samego myślenia się wszystko zaczyna. Więc najpierw działaj, mówi Arden, a potem to udoskonalaj. Zbyt wiele osób poświęca zbyt wiele czasu na doskonalenie czegoś, czego jeszcze nie zrobili. Zamiast marzyć o doskonałości, zacznij od tego, co masz i pracuj nad tym w trakcie realizacji. Bo to jest genialne, tak? I wiele takich genialnych rzeczy. Na przykład, jeżeli chcesz być interesujący, bądź zainteresowany, tak? Kiedyś jeden człowiek opowiadał, że spotkał bardzo interesującego człowieka i kiedy ktoś go zapytał, a co było interesującego w tym człowieku, on mówi, no zadawał mi wiele pytań i wiele chciał się ode mnie dowiedzieć. Widzisz, czy taka fajna rzecz, w 1881 roku George Eastman, młodszy urzędnik, porzucił ciepłą posadę w miejscowym banku i założył firmę fotograficzną. Ale najciekawsze jest coś innego, czyli przestał być biurokratą, stał się przedsiębiorcą. 7 lat później zmienił nazwę firmy na Kodak, co mogło dziwić, ponieważ to słowo nic nie znaczy, a w tamtych czasach poważnym produktom nie nadawano przypadkowych nazw. Eastman wybrał tę nazwę, ponieważ była krótka, łatwa do wymówienia i nie kojarzyła się z niczym innym. Nawet dziś korporacje nie potrafią myśleć w ten sposób. Tak, myślą tylko przedsiębiorcy. To jest tak samo jak Skype'owa szkoła coachingu, gdzie uczę, tak, różnych umiejętności. Ludzie pytają, czy będą certyfikaty. Ja mówię, tak, mogę wystawić certyfikat, do czego uprawnia certyfikat. Tak naprawdę żaden certyfikat, który wydaje, że jakakolwiek organizacja do niczego nie uprawnia, ponieważ żeby prowadzić coaching wystarczy, że w PKD to zarejestrujesz, że nawet nie musisz rejestrować PKD, żeby prowadzić coaching. Natomiast uczę umiejętności. Jeżeli myślisz, że ty potrzebujesz papierka, nie, ty potrzebujesz umiejętności, potrzebujesz działania, a wtedy wszystko się zmienia. Zapraszam na wtorkową audycję Jasna Strona Mocy. Tam mój brat robi wywiad ze swoim bratem, czyli ze mną. Że głosy mamy podobne, to jest śmieszne, brzmi tak prawie jakby rozmawiał sam ze sobą. Jakkolwiek. W każdym razie mówię tam o mojej najnowszej książce Przemawiaj z pasją. Ponieważ być może w tej książce jest też miejsce dla ciebie, nawet jeżeli nie przemawiasz, a jeżeli przemawiasz, to tym bardziej. Ale nawet jeżeli nie przemawiasz, to być może będziesz współautorem tej książki, a może możesz się dołączyć do tej książki, zareklamować siebie, a być może pomogę ci napisać i wydać twoją własną książkę. Więcej o tym we wtorkowej audycji na Jasnej Stronie Mocy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, no i oczywiście zapraszam. Więc z tą myślą cię zostawiam. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Do usłyszenia i zobaczenia gdzieś może na szlakach. Aha, ja zamierzam uczynić ten rok jeszcze bardziej wyjątkowym niż wszystkie pozostałe w moim życiu. A ty? Dlaczego myślisz, że ci się uda? Życzę ci, żeby ci się udało. Co są warte moje życzenia? O tym na początku audycji. Pa.
Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Iha! Słuchacie kontestacji.